Eloszka wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Don't Starve Together i jest ze mną Torgusia. Cześć wszystkim. I Frodo. No Froduś, jak tam sobie chcesz. Cześć, cześć, witajcie. No, no i okay, dzisiaj mamy taki plan, żeby wyruszyć w świat i szukać jedzenia. Tak jest, nie mamy dodatków żadnych, więc bierzcie sobie tak, drewno, żeby mieć na ognisko. Mam nadzieję, że macie. Weźcie ja mam sobie... na ognisko. Okej, okay, weźcie sobie broń też ze sobą, bo wam się przyda na pewno. A macie patyki? No są w skrzynce jakieś tutaj, w tej trzeciej. O tej. Dobra. Weźcie sobie czapkę, jaki macie, kamień grzewczy macie, ja drewna w sumie nie tylko mam. Tylko, że ja mam 38% tego kamienia, więc... No to stwórz sobie drugi teraz, jak jesteś jeszcze w obozie. No ale ja nie wiem, czy mam wszystko na... A gdzie to jest? Na... Survival. No. Jak się dawało, żeby połowę zabrać? Control musisz przytrzymać i nacisnąć lewym przyciskiem myszy na przedmiot. Nie, nie mogę, bo ja nie mam tego, nie mam rzeczy pewnie. No zobacz, ja mam kamienie, to mogę ci dać. Nie, ja mam ja kamienie, nie mam nic po tych rzeczy, biorę. Co tutaj są, więc... Tu masz kamienie, kill-off sobie musisz zrobić. A w sumie ja nie mam flinta. Na kill-off też nie mam. Dobra, nie, to stop. To jedna osoba z nas musi pójść szukać kamieni i flinty nam powydobywać, bo nie mamy flinta. To ja pójdę. Okej, okay, dobra, a ja idę gdzieś tam się zapuścić, nie wiem, na mapce nie mam odkrytego na przykład... Gdzie były te flinty? No nie wiem, kamieniołom mam tutaj zabieraliście na zabieraliście wszystkie drewno, widzę. No ja też, ale tam są te psy. No ale one są tylko w jednym miejscu, nie są na całym terenie. Dobra. Chyba nie zginiesz. Dobra, ja pójdę na dół. Tylko, że ja muszę jeszcze coś... Frodo, idź na prawo, ja pójdę na dół, okej? To ja już idę. Dobra, Frodo... Poczekaj, bo ja muszę jeszcze coś zjeść, bo ja mam bardzo mało głodu, kurde. Ja też mam bardzo mało głodu. Ja mam... jakiegoś grzybka tylko i nic więcej. No ale cóż ja poradzę, idźmy szybko w świat i tam będziemy zbierać na bieżąco, nie? I jeść. No bo tu aha, nic... pusto jest. No już nic nie ma w lodówce, dobra. Ja mogę sobie ugotować mięsko i co, i nic więcej nie zrobię. No ja mam tylko jakiegoś grzyba. Nie, to jest upieczony kąsek, ale to też dużo nie da. Noc! No noc, bierz sobie pochodnie. O Boże, zapomniałem. Ja mam, a w sumie mam pochodnie? Gdzieś miałem. Aha, mam jedną, nie no, to ja muszę zrobić. Ja mam, ale zaraz nie starczy mi. Ja chyba rozpalę ognisko. No, to sobie zejdź parę drzew po drodze. Dobra, dawaj Frodo, idziemy. Czekaj, bo ja... Idziesz ze mną, czy nie? A będziesz wiedział, gdzie iść? To ja idę sam w takim razie. Nie, nie wiem, gdzie mam iść. No to chodź. Nie, dobra. Zostawiamy obóz na razie. Zapomniałem zjeść, jeszcze miałem ja mam 38 zjeść. Głodu, więc spoko. Zgasła, kurde. Ale dobra. A gdzie tam nogry chodzisz? Dlaczego ty idziesz do góry? No bo ale nawet jak ja pójdę na kamienie, no. Później zrobi się dzień, to ja nie będę miał na ognisko, bo muszę drzewa ściąć, a drzewa aha, no nie dobra, zetnę, no to sobie dobra, zetnij sobie po drodze. Znaczy no ja właśnie. To tylko będę no na pochodniach, ja nie chcę ogniska robić. Chociaż nie, bo będzie trzeba coś zjeść, to fakt. Trzeba ugotować no w ognisku. No też już głodny się, bo mam 50. Mam sanity 100, na tak co my mi zjechało. Mi też no my szukamy 50. Żarcia, Frodo. My zginiemy. W sensie dodatku. Żarcie. Dobra, i teraz tak, idziesz Frodo na prawo, ja idę w dół. Idź w prawo. Bo nie ma sensu, żebyśmy szli w tą samą stronę, nie? Dobra, no ale to robię teraz ognisko. Opłaca się? No jest połowa nocy dopiero. No bo mam drewno tutaj w pobliżu drzewa, więc... A moja Abby jest? Jest, okej. Okay. Gdzie ja mam muszę ten kwiatek? Dobra, muszę. Nie wiem, nieważne. O Jezu, tu jakieś pająki są chyba u mnie. Tak, przy okazji sobie odblokujemy mapę, znaczy będziemy wiedzieć, macie gdzie też tak jest. Dziwną muzykę? Nie. Tak, takie tak jakby jakieś duchy były, czy coś? A nie, bo zaraz ja mi się skończy ta... Ma sanity, no nie skończy. A sanity pewnie ci spadło, tak. Bo w nocy idziesz, to musisz zbierać po drodze 50. jakieś kwiatki. Tylko, że tu już prawie żadnych nie ma. O Boże. Nie no, my zginiemy w tym odcinku. Zwariuję. A mamy zginiemy. Jakiś kamień wskrzeszenia gdzieś w pobliżu? Był gdzieś. Nie, dla mnie jest strasznie chaotycznie to wszystko tutaj. Bo to jest chaotyczne. Ale co chaotyczne? Nie ma w ogóle zorganizowania u nas. No teraz już jest zorganizowanie, zginiemy. Każdy ma swoje zadanie. Idziemy szukać jedzenia. To się rozjedzie później, mówię wam. O, mam coś, ale ja muszę mieć dzień, bo ja muszę mieć pochodnie w rączce.
No bez jedzenia nic nie zrobimy, o, więc moje włosy. Tak czy siak musimy pójść w świat i szukać jedzenia, no bo... Dobra, muszę coś zjeść. Tak, nie wyczarujemy jedzenia, nie? Mam 40% głodu z... Boję się. Ja mam 18, więc jeszcze lepiej, nie? Aha. Muszę tak, te kwiatki zbierać, bo... Tak, chyba prędzej znajdziesz jedzenia. No ty jesteś na kamieniach, nic. Tak, to fakt. No właśnie. Ja mam problem i to wielki. Dobra. Zabij sobie hounda. Tak, na pewno. Dobra. Co my tu mamy? O, jest, są jagódki, jest marchewka, u mnie jest... Dobra, są jagody. Ale fajnie, bo ja nie mam. No to locker, zbierz parę kamieni i najwyżej idź też sobie jedzenie. Ja muszę teraz, mam na 38%. Jak będę zbierać te kamienie, będę bawić się z tymi handami, zapomnę się i zginę. Jak uważasz? Dobra, już trochę mam. Tu są bagna ogólnie drugie, nie chcę nic mówić. Znalazłem drugie bagna. Są te jagódki. Jak dobrze, o. Mam jakiegoś grzyba, grzyba też zbieram. Mam jednego kwiatka, no w sumie kwiatków jest mało, to fakt. A ja mam jakieś, więc... A mogę... Nie mogę. I tylko można tym wiankiem, tak? Tylko ten wianek jest jakby... Można też kapeluszem. Ale to musisz przy maszynie. I musisz mieć do kapelusza chyba... Czekaj, co trzeba mieć do kapelusza? Trzeba ja mam kapelusz, chyba... jest w skrzyni. Ale nie taki na deszcz, no, taki cylinder. No. Okay, na niego trzeba mieć chyba pajęczynę. Dobra, będę miał parę flintów. Ja to tak nawala klawisza. Ja, wybacz. Jest. Dobra, tam są bagna, więc ja tam nie idę, przykro mi. Ja mam dwa głodu, zaraz zginę. Mam marchewkę. Marznę jeszcze na dodatek, super. Fajnie, że mam drewno. Ja też. Nie? Dobra, lecę teraz na pająkiem. Znaczy, Jezus, na kamienie. Co to jest? Faux Fangs. Ej, zęby wampira. No to z tej what aktualizacji halloweenowej pewnie. Zbadaj. Szybko ścinaj nie. To! Drewno i ognisko, jak najszybciej. Dobra, trzeba jakieś ognisko. No postaw to ognisko, kobieto! Ja sobie zrobię tylko tak na chwilę ognisko, bo mam w sumie. Więc sobie zrobię, bo muszę sobie to jedzenie ugotować. Gdzie ja mam szpadel jakiś? Więcej nie mam. Mi daj. Dramat. Ja miałem flint cały czas i jestem ślepy. Najlepsze ja pierdzielę, jest to, że... ja już widzę jakieś. Ja już mam sanity 9. Zaraz zginę. 8. Tak myszką płakam. Dobra, ginę już pomału. 6. Ale dlaczego ginie? 5. No bo sanity spada. 3, 2, ale ciszę, ciszę. I koniec, po mnie. Oh. Ulala. Nie, sanity będzie nam spadać, czaisz? Niestety. Pierwsza śmierć. Pierwsza śmierć. Jesteśmy w dupie. A najlepsze jest to, że to co ja zbiorę, to ja muszę jeść, bo inaczej z głodu umrę. No ja mam trochę jedzenia. No ja nie wiem, kiedy ja na taka moja przygoda z Dunstarf się wejdź sobie w kamień wskrzeszenia, on gdzieś tu był. Tylko nie ten w nocy się nie. Tylko nie w nocy, wskrzesz. Tak, gdzie on był? Kurde. A ty do mnie mówisz? A, jest. Do kogo? No do ciebie, bo jesteś duchem, umarłeś przecież. No właśnie, no. I co teraz mam zrobić? Kamień wskrzeszenia no, znajdź na mapie, teraz przy koniach. Na mapie, taki podeścik. Dobra. Tam, gdzie zabijaliśmy konie, blisko naszego obozu, trochę w dół i na prawo. Teraz moja Abby zejdzie i na tym się skończy chyba. Gdzie mam broń? Kamień wskrzeszenia. Ja znalazłem, jest na kamieniach. No na kamieniach tam, też jest, ale ja tam jest, bliżej tam. Są też. Nie wiem jak to wygląda. Nie no lagi mam, no ogarnij się. Aha, to chyba nie, tak. Zginę tu, no po prostu to jest jakiś dramat, co ja mam dzieje. Jedzenie, więc spokojnie. No dobra, spróbuję. Ja, tylko te rzeczy to nic nie mogę tu zabrać, tak? To wszystko zostaje tutaj. Tak, będziesz musiał po nie wrócić. Tam. Ale jestem mądry. Jak ja mam kamienie, jak ja nie mam krzesiwa? Znaczy krzemienia? No ja mam trochę teraz. Ja nie mam. Nie mogę, bo nie mam kilofa. Ja w ogóle o tym zapomniałem. No to kto następny? Kto następny nie, do no kolejki? Damy radę, spokojnie. Nie jest to taki dramat. Dobra, tylko dobra. Frodo, musisz jak najszybciej znaleźć ten kamień, bo nam spada sanity przez ciebie, jak jesteś no właśnie. Ja już mam 70. Ja mam 100 jak, i jak mi spada. A jak noc zaraz będzie i to no już to będzie dramat. Tutaj. A jak wszyscy zginiemy, to już...
koniec. Jak jest obóz, to trochę w dół i na prawo. Przy takim dywanie, gdzie zabijaliśmy dobra, konie. Dobra, jak coś, ja i tak teraz nie zbieram tych kamieni, więc ja będę zbierać drzewo, o, jedzenie, Bożu, to wszystko. Nie znajdę tego. Czy ja mogę postawić ognisko? Tu mogę. Kurde, ogień. Won! Indoor mi tu przyszedł, nie? Dobra, mam trochę dodatków. Gdzie ty tam masz? Najlepsze jest to, że tam zostawiłem mięsa z dużą, bo tam były te pająki. Znaczy Frodo nie musi się martwić, ale... Tak, Frodo bardziej na prawo. Na lewo. I masz kamień. Mam trochę żarcia dla nas, więc okej. Jakoś przeżyjemy. Bo widzę cię na mapie. O, chyba tak, o tym mówisz. Jeszcze na lewo. Tylko nie naciśnij na to, nie naciśnij na to, bo jest noc teraz. Bo jak wskrzeszysz się nocą, to zginiesz od razu. Dokładnie. Rozumiem. To tam jest, tak właśnie. I od razu leć do obozu, bo ty nic przy sobie nie masz, nie? To tam weź, skorzystaj z skrzynek czy z czegoś. To ja pozbieram jedzenie za ten czas. Ja mam trochę jedzenia, więc najemy się. Ja też mam. Mam 6 upieczonych i dam ci tego flinta, co? Tak, mam te berries, mam jedną marchewkę ugotowaną, 3 nie, i mam jeszcze 3 berries, te nieugotowane i zwykłe berries. Dobra, ja bym się wrócił jednak po to mięso, bo tam dużo mięsa zostało. Zabiłem pająki, nie? I ginąłem. I po prostu uciekłem stamtąd, a tam strasznie dużo mięsa zostało. Ja mogę z tobą pójść. Ale one znikną chyba do tego tej pory. Ewentualnie te pająki mogły zjeść to mięso. No. Matko, jaki ja mam tutaj nudny odcinek. No. Dlaczego? Szukaj tylko krzywego. No tak, tak. Ale sobie już znalazł. Mam, jestem koło niego. I tak sobie teraz fruwam dookoła, nie? No okay. Cóż, zachciało ci się ginąć, no to masz. Ej, bo Frodo to zbliżyło. Nie, tam... Zachciało mu się ginąć. I tak zaraz pewnie znowu zginę. Nie, nie giniesz mi więcej. Jezus, 60% sanity, nie, nie wierzę, widzę duchy już, masakra, nie. Ja też widzę duchy. Ale no, dobra, ja trzeba przeczekać jeszcze chwilę. 10. Ale to przez sanity giniłeś, to chyba cię atakował jakiś duch. To duch cię chyba zabił, czy nie, co? Nie, nie. Nie, 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 po prostu spadało mi... Kwiatków miałem za mało, nie mogłem tego... Ale przez samo sanity się nie ginie chyba. Można zginąć, no spadało wtedy do zera. Spada, tak, no nie, życie chyba nie spada, tylko po prostu atakują cię potwory i chyba cię potwór zabił po prostu. Możliwe, że go zabił. No to... Ten duch taki cię zabił, nie wiem, chyba. Jakiś... Ten duch, no, którego... Jakieś cienie były, ale... No to pewnie ten cień cię zabił. Aha. Bo można też, jak te cienie cię ganiają, to biegać, nie? One wtedy cię mogą nie dosięgnąć. Ale to w sumie ciężkie jest. Bo nie wydaje mi się, żeby samo sanity, które spadnie do zera, cię zabijało. Chociaż mogę się mylić. Odcinek będzie polegał na tym, że biegam dookoła kamienia. No, ale... Fajnie masz. Nie musisz jest fajnie. Niczym... No póki co nic nie musisz się martwić. Jest fajnie. Zaraz twoje rzeczy tam pewnie zostały. No, musisz wrócić, panie. Ale no, to po... z kimś, tak. Ale to z kimś, sam to już nie idź tam. To... Zgasło mi. Jezu, wszystko mi zgasło. Boże. Jak się przestraszyłem. Jezus. Bo zapomniałem dodawać do ogniska, nie? Dobra, no rób się dzień. Ale dlaczego ja już ginę? No to jest jakiś unreal. O, ile kwiatuszków. O. Jezu, myślałem, że jest burza jakaś. Jestem. A to Frodo. Nie no, ja muszę postawić. Ja tu zginę po prostu. Ta zima to jest jakiś dramat. Tu jest drzewiec. Gdzie jest? To bierz go na. To bierz go na bagno. Jesteś najedzony, lecz ja muszę na bagno. Iść do obozu, ja nie mogę. Tylko że on mnie nie widzi, nie chce. No to jak cię nie. Jak cię nie atakuje, to. Nie atakuje mnie, on nic nie robi. No to zostawię. Dziurkę mam. Ewentualnie szyszki, jak masz tam u połowy. Nie mam. Wszystkie zasadziłem. Że mam nadzieję, że dojdę do tego obozu jeszcze. Brrr, gdzie ja te pająki zabijałem? Dobra, ja pójdę do domu, znaczy jeżdżę do obozu, żeby schować jedzenie do tego, do lodu. Ja będę musiał w namiocie się przespać, nic nie chcę mówić. Tu się nic nie pali. A co ma się palić? Nie wiem, co, jakieś ognisko dla mam mnie. Mam nadzieję, chociaż, że tam namiot będzie spalić. Stał i czekał na mnie. W zamian za to, że przyniosę jedzonko. Spalić, ja też przyniosę jedzonko. Można spalić. Berisy, o Boże, jeszcze podniosłem kwiatki beznadziejne. Jezu, ten solik jest straszny. Chodź Chester, bo tam jest żarcie. Dobra, i jeśli chodzi... Mam 4 te serduszko. Co 4? No 4% życia? Tylko. No to wskakuj szybko do tego. Do namiotu, jak najszybciej. Nie wskoczy, bo jest dzień. A, bo jest dzień.
to co, teraz znowu ginę? Nic. Nie no, nie ginę. Póki co nie giniesz. Zaraz, na razie mam 4%. Upuścić ten kamień, ten cały. Ten. Najlepiej sobie coś zjedz. I stój przy ognisku cały czas, żebyś nie marzł. Tak, psuje się. Dobra, wracam do was. Dobrze, a masz mięsko? Ewentualnie, Frodo, są takie gruczoły od pająków w skrzynce, możesz je zjeść. I one cię też uleczą trochę. Okay. Tylko nie jedz wszystkich, błagam. Ogól się. Gruczoł broda pająka. Do skrzyni. Nie, to ognisko, co ja robię. Po prostu same fejle mam w tym odcinku. To jest jakaś załamka. Ile wracam do was. Już, dobra, 17 minut już. Ale wiecie, że zimą to jest po prostu jakiś dramat gdzieś wyjść, no. Bo od razu się marznie, to jest nie do pojęcia. O, Frodo, możesz iść spać. No, możesz iść spać, już nie okay. Jest tego. Bo to się przyda wskrzeszenia, jak jeszcze ktoś nam tutaj zejdzie. Mamy zgniliznę? Nie wiem. Dobra. Chyba całą zużyłem do ogniska. Torgus, przecież ty masz tą czapkę taką. Jaką? No tą z Berisami. No mam i co to mi daje? No i co? Ona, no chyba rośnie, nie? Coś tam może zebrać, coś może. Co? No ja tak myślę. Ona służy do ukrycia się. To nie jest, to nie jest taka, to jest czapka. W sensie, że ukrywasz się i przeciwnicy dobra, mamy cię nie widzą. No dobrze. Jeju, ja tylko... Twoja irytacja. Biegam jako duch i śpię. Dobra, ale powiem wam, że naprawdę to jak zimę przetrwamy, to będzie sukces już nasz duży. Nie licz na to. Przetrwamy tak, jeszcze tej zimy. 7 dni, to nie jest tragedia. Sezon. 7 dni. Tylko Frodo, jak ja chciałbym po tobie wejść do namiotu. Tylko nie pierdź tam. No i nie wiem. No ja już widzę, jakie akcje tu się rozgrywają. Boże, bo ja chyba. To będzie moja pierwsza śmierć, jak ja wejdę po tym. No, po Frodo do namiotu. To będzie moja pierwsza śmierć. Ale to musi śmierdzić. Dobra, zróbcie mi jedzenie jak najszybciej. Nie ma mięsa. Co nie ma? Chcesz? No nie ma, no a co? To całe zeżarłeś było ze 20 chyba. Ja nic nie czekam. No to jest z lodówce na pewno mięso. W ogóle co ja robię cały dodatki? Dzień chcę w obozie. Zaraz coś wam tu wrzucam mięso jak coś. Aha, ja sobie wezmę krzesiwo. W tej skrzynce są dodatki jak coś. No. Znaczy nie w skrzynce, tylko w lodówce, w tej drugiej. No bo ja dałem tam też. Ja mówię o tej, która była pusta, ja tam wrzuciłem. Aha. Ej, nie mamy krzemienia? Mamy, już ci daję. Może był. Ja zebrałem, ale to niedużo aha, mam. To daj. O, dobra, mogę jedno mięsko? Ja idę spać. Napalcie w ognisku tak mocniej, proszę was. Robię dobrze. Jeszcze. Dobrze, już napalę. Dobra, szyszkami mogę. Dobra, ja no już zgniliznę chciałem wsadzić. Dobra, nieważne, ja muszę sobie pospać trochę. Ale dramat, Frodo, ale ja i tak za chwilę... Gotować. I tak za chwilę no to nam się znowu skończą te zapasy, nie? No to po co ja wyciągałem mięso? Nikt mnie tu nie robię słucha, nikt. Właśnie tutaj. Rączki. Ja śpię. Do ciemności, Frodo. A czemu ja się podświetlam? Ej, widzicie to? No ja bo masz kamień grzewczy przy sobie. Aha. Jedzonko. Dobra, jeszcze coś, jeszcze może można coś przygotować? Może zrobimy Torgusowi, zanim wylezie to. No to ja chętnie. Jedną rzecz mogę zjeść to ci w sumie. Puszczaj ten kamień. To ci coś zrobię tutaj. Byłbym wdzięczny. Nie wiem, no. Dobra, trzeba pójść po króliki, bo tam na górze pewnie się złapały znów. To ja mogę pójść, bo no. Ja pójdę. Mogę chodzi tego też zrobić, o tak? To, że... Torgus, wyjmij kamień. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Co? Wyjmij kamień, żeby się ładował. Rączki. Ale ja nie mam kamienia przy sobie. Nie ma... No, ja zostawiłem pewnie. Oh my god, serio? No. Abym się... Nie, wątpię, żebym się skończył. Pewnie zostawiłem. Ale ja sobie stworzę, bo ja mam flinta. Już biorę. Ale masz to może... drugie jest złe. To coś źle ugotowałeś, bo to odejmie mi minus 20 życia i minus 20 saniki. Musi być jedno mięso i reszta dodatki. Nie mogą być dwa grzyby na przykład też razem. Nie mogę tego zjeść, bo mi to odejmie życie. Ej, ja mam 35% sanity. Ja się boję, że zginę zaraz.
O, dobra, dzięki. Dałem ci? Tak, tak, tak. To co jest, ugotowałem? Straciłem tylko... No, pewnie coś złego, ale to można dać ptaszkowi w sumie, to będę dał na Ale niech ktoś napali, zaraz gaśnie. Ja nie mam czym, bo ja nie mam nic. Dobra, dałem jedną tą. Ja miałem kwiatki, ale nie chcę, bo one są jedynym moim ratunkiem. Dobra, jestem na full praktycznie uleczony. Ja nie, ja mam... Czy ja mogę? Może też pójdę spać niedługo. No to następnego dnia pójdziesz. No wiem. Ale to w takim razie musimy pójść na pająki, żeby stworzyć od razu drugi namiot. Dobrze, teraz to się pójdziecie złożę. Na pająki, ja pójdę na króliki. A nie ktoś, nie ktoś pójdzie ze mną po moje rzeczy, że ja nic nie mogę tu robić. Aha. Ale weź sobie coś też z skrzynki, tu jest broń na przykład, tu no są ja kamienie. No ja zostawiłem tam bronię. Ej, czemu no ja umieram? Tak, tak, tak. Sanity mi spada już całkiem. Ja już mam takie czerwone dookoła. No to jesteś w dupce. Broń... Ostre? Nie wiem. Nie wiem, ale to jest masakra. Ale jeszcze ci nie atakują przecież chyba, nie? No nie, ale mnie boli głowa. No. Weź sobie jeszcze coś stamtąd. Rączki. No, rączka idzie. Kamienie. Jezu, jakie ten Frodo, idziesz, musisz kamień grzewczy też ze sobą wziąć, bo nie pójdziesz tam przecież bez kamienia. A jak masz. To się robiło, ten ja kamień ci zrobię, grzewczy? Masz. Dalej, ci rzuć przed ognistkiem. Nie to, Boże Święty, co ja tu wyprawiam. Dobra, bierz to. Nie mam flinta, już ktoś musi pójść na kamienie, bo to jest jakiś jeden wielki ja dramat. Ja nie pójdę ci. Gdzie te kamienie są? Tu no są. Ja... Nie. Gdzie są te króliki? Tu są kamienie, a to jest daleko. Ale dużo tych królików. Ej, w którym miejscu są pułapki? Musisz to mi powiedzieć. No, ja weź sobie na mapie. Ale ja ich nie widzę, te pułapki. Ale nie musisz widzieć. Na mapie wszyscy je widzą. No ja nad tobą widzę. Normalnie masz pułapki. Nad sobą. Trochę kawałek do góry i masz tak, pułapki. Tak, tylko że króliki je przykrywają, więc... No ja nie widzę królików na mapie, tylko pułapki. Jest, są. No są. Jezus, lagi, nie. No, ja się ruszyć nie mogłem, Boże, a co ja wziąłem? Dziękuję. No, podnoś. Chyba coś ugotujemy jeszcze. Ej, to jakiś czarny jeszcze zebrałem. Jakiś czarny królik. What the fuck? Może już zepsuty? Nie ma, ale czarny jest. Wrzucam to do lodówki, coś dobra. Jak może? Frodo, to ty tam się pozaopatruj w jakieś najważniejsze rzeczy. I ja potem z tobą, albo Locker z tobą pójdzie, a ja muszę pójść po te flinty, bo bez kamieni będziemy w dupie, no. Ja nie mogę nawet zrobić kamienia grzewczego następnego. Już pomijam fakt, że jeszcze trzeba na pająki pójść, bo trzeba namiot zrobić i nam się czapki już kończą. Ja już mam czapkę 39%. Ja mam 60%. No to ja mam... Ktoś mi zajął mój kamień. Ja wziąłem jeden, ja a tobie swój. Dałem twój. Na ciebie no nie mam kamienia. Tu, no ja to... sobie tutaj dałem kamień i to możliwe, że ja to zajmowałem. No dobra. A ty masz torgus z kamień? No właśnie chyba tak sobie. Mówiłeś, musiałem nie zabrać. Masz. Tak, to musiałem tobie zabrać. To zaraz sobie ci go tutaj przyniosę. Pochodzę jeszcze. I tak sam nie pójdziesz na po rzeczy, bo zginiesz. O matko. No tak. Mam zamordować królika? Chciałbym gdziekolwiek. No przy coś lodówce tak. Co to jest? Aha, tylko tu flintów nie ma, spoko. A gdzie był ten kamieniołom drugi taki z flintami? On ej, ale tu, ja. Kawał drogi. Mogę to schować tu? To jest mięso potwora. Jak zamordowałem teraz spalić ten płomień? Przez zwariuję, zaraz znowu zginę, no. Faktycznie to mięso jest zepsute. Same problemy. Ten królik. Jezu, nie się tu pali, miejsca. Bo ja tu zginę. Zabij. Zabij. Czemu zginiesz, bo co? Ja? Frodo, no? Nie, no bo nie, nawet nie ma czym rozpalać, słuchajcie, ogniska. To jest no to podejdź kawałek do obozu i tam setnij z jedno drzewo. Ale nie, a skąd mam, jak mam zrobić? To jest gdzieś jakieś drewno, żeby mógł sobie zrobić... Nie ma flinta nawet, żeby zrobić, nie? Dobra, ja idę w takim razie po te flinty, bo bez tego to też będzie dramat. To Locker, pomóż tam. Ja mam jeszcze jakieś... Ja nie mogę, ja zaraz idę spać, bo zdednę. No tak, ale w obozie będziesz razem z Frodem, tak? To mu możesz podrzucić coś tam. Tak, ja już idę tam. Do obozu, bo mam mięso, więc... No to możesz mu coś podrzucić przy okazji. Tak. Ale czekaj, ale co mam mu podrzucić, bo tak trochę nie ogarnąłem tematu. No, jak masz jakąś siekierę, cokolwiek. Albo drewno, jak masz po drodze, żeby podpalić. No dobra. Psst, jeszcze z taką łatwą. Dobra, co to chcesz, ja bym spalał. Jak... Ja idę po te flinty, bo to jest jeden wielki no nie, no ja nie wiem, że ja jestem straszny. Ale...
strasznym ciężarem dla was, ale... Nie, no bez przesady. Możecie mnie tutaj... Chodzi. Ale pierwsza śmierć. Po prostu nie? Tylko ja prawie też umieram i też bym chciał jakoś kiedyś mi chciało to nastąpić, no padło na ciebie, niestety. Ale znowu będę... przyniosę żarcia no, trochę. Serio, gram to pierwszy raz, więc... A to i tak z nami to jeszcze jakby przeżyłeś. To i tak jakiś postęp jest. Czy będziecie chcieli coś zjeść? Niech to drzewo szybciej płonie, bo chcę do obozu. Robię jedzonko dla was. Świetnie, ja tu palę dla ciebie drzewo, ale coś się nie chce spalić. Szybciej. Jak popiół wypadnie, to ja chyba zemdleję. Wiecie, że ja zginę, jak szybko nie zetnę drzew? Bo ja nie mam patyków na pochodnie. To jest jakiś dron. I to wielki. Nie, dobra, zobaczę, że się skraiłem. Tutaj klopsiki dla was. Mam węgiel. O to chodzi? No węgiel też się przyda. No, kazałeś... dobra, nieważne. Ale węgiel to na suszarki, nim nie napalaj w ognisku przypadkiem. Dobrze. Tylko, że ja mam takie lagi, że mnie cofa. Ja chyba nawet nie dobiegnę do domu. Nie wiem, co no to ja też tak miałem. Z tym lagami. W Minecrafcie to samo. Ostatnim. No patrzcie, lagi, ja walę. No chyba dobiegniesz, no bez przesady. No nie dobiegnę, będę musiał położyć pochodni. Jeszcze no mam jakąś. Dobra, Frodo, rozpalaj. Masz tutaj. No jakie lagi. No nie zgiń. Nie zginę, już. Żyję, ja muszę żreć. I połóż się, daję ci, masz tu. Frodo, zrobiłem dla ciebie jedzonko. Dobrze, dziękuję. Proszę, Frodo, idź. Zapraszam. Dobra, ile nagrywamy z ciekawości? Jezus, 28 minut. Dobra, ja to jeszcze jeden dzień i... Ej, zjadłeś to? Aha, tak. To najpierw tak. Się prześpi, dobra. Ej, a to jeszcze się nic nie stanie, dzień. Jeżeli ja będę spać, a tu będzie ciemno dookoła? Nie mam pojęcia, nigdy nie... Frodo, musisz cały czas rozpalać, żeby nie gasł ten płomień. Wiecie, że ja tylko z gnilizną podpalam, bo no nie mam nic? No to jest dobre. Może być, tak? No tak, to jest dobre. Ja myślałem, że to się później jeszcze na coś przyda. Nie, nie. Spróbuję ze dwa staki od razu nałupać tych flintów, żebyśmy mieli na zapas. Frodo, możesz zajrzeć jeszcze do Chestera, bo tam chyba mięso jest i jedzenie, także możesz sobie dać do lodówki, bo się zepsuje zanim ja wstanę. Czy coś. Dobrze, no tak, do lodówki. A tam już tak, było tak. Na połowie, z tego co pamiętam, albo jeszcze mam w ekwipunku, już nie pamiętam, ale dobra. Dobra, 6 dni zimy jeszcze zostało. Musimy jakoś przeżyć. Przeżyjemy, Frodo, spokojnie. Trochę chyba gaśnie, chyba wam się zdaje. Mnie też gaśnie. O, dziękuję. O, już dobrze, wystarczy. Czuję się jak taka kura domowa. Co się dzieje? Czemu... Gotujesz, taka, wiesz, co to jest? Co to jest? Nie mówcie, że jeleniocyklop. Tak. Co to jest? O kuźwa, to już jesteśmy w takiej dupie. Uciekajcie stamtąd na bagna. Wszystko nam niszczy. Na bagna go musicie. Ale ja nie mam pochodni. To za lokerem cokolwiek. Czemu ja tego nie widzę? Boże, nie jedźcie tam. Locker, tak. Locker, szybko. Co? Hita nas wziął, nie? Ale to musi się uciekać. No to też to czyniliśmy. No to no tak, uciekaliście, że... Zabił. Moich rzeczy już nie ma. Locker, musisz się ożywić, bo ty jeszcze możesz w tym jaka kamieniu. Jaka się zrobiła cudowna cisza. Rozwala cały obóz. Aha, ja już nie mogę, tak? Nie wiem, musisz zobaczyć. On wszystko rozwala. Dookoła, wszystko. No bo zamiast tam siedzieć, powinniście od razu na bagna, no. No, przecież uciekaliśmy, a to nie ma wina, że on nagle zaskoczył mnie wziął. Ale to w ciemność miałem iść? No z pochodnią, no. No to jakby Locker chciał, to byś biegł za nim. A on nie miał pochodni, on miał tylko ten taki... Co ty miałeś? Ten żar taki. Nie wiem, dobra, drzewcy? Ale nie mogłeś Locker stworzyć pochodni w ogóle? No, stworzyłem, ale on stanął na chwilę i on mnie dogonił. Aha. A nie mogłeś w ciemność przecież iść. Czyli mamy cały obóz rozwalony, tak? No ja nie wiem czy cały, bo widziałem, że on rozwalał tylko plony, te płatki takie. Interesting się zapowiada. Tak. Mam nadzieję, że tam się wskrzecicie sami. A już myślałem, że to już będzie ja nie mogę. Że to będzie ostatni odcinek. Locker, to ty musisz się wskrzeć. Ja się wskrzeszę, ja ale dobra. Aczkolwiek nie wiem, czy jest sens w sumie, bo ty sam go potem przeprowadzisz tam na bagna? No, może znaczy, nie też rady swoje. Z dwoma. No. Tylko ty masz blisko rzeczy. Tyle masz fajnie.
No ty też masz blisko, bo zginąłeś w tym samym miejscu co ja. Ale Frodo nic ale nie miał praktycznie nie, przy sobie. Ja mam swoje rzeczy, mam daleko. Ej, gdzie jest ten kamień? No tu Frodo gdzie ja? Zaprowadź, ale nie wiem czy jest sens w sumie, no. Może poczekaj. Ale ja nie, ja nie go wiem, widziałem na kamieniach. Gdzie ty jesteś? Czemu no na tak daleko żeś poszedł? Ale przecież jest blisko ten taki tutaj. Ja nie wiem. Tutaj gdzie ja jestem? No to muszę gdzie ja jestem na mapie? Jezu, no, ten ogar no u nas na tej serii no, to jest po prostu jeden wielki dramat. Oh my god. No to ja się chyba wskrzeszę jak będzie noc. Co? Zanim tam dojdę, to już będzie noc. Jest. I co, na mnie już nie ma ratunku, tak? Rozumiem, jest, że jest, koniec. Jest, jest, na Locker, kamieniach no to... jest jeszcze jeden. Locker znalazł jeszcze jeden tam kamień taki, tam gdzie on był, na tych... Czekaj, tam, ja się wrócę kawałek, kamienie. Bo chyba tutaj jest. No to dobra, to ja idę w tamtą stronę. Ale ja mogę was jeszcze ożywić. Za pomocą serca, ale ja potrzebuję do tego naszych przedmiotów, które były w skrzyniach, a jeżeli tam był jeleniocyklop i nam wszystko porozwalał, to już tych rzeczy nie ma. Znaczy, jakieś tam są, no, ale nie wiem, czy on tam wciąż jest w tym obozie. O jak, Boże. Jak on tam jest, to ja tam nie przeżyję też. Coś się, że to będzie ostatni odcinek. Sześć Myślę, że tak. To jest jakiś jeden wielki dramat. No to taka seria fajna wyszła. O, cześć! Cicho! O, hej! Wyszło 6 odcinków, szykujcie się na kolejny sezon. No, będzie tak, fajnie, sezon. W następnym Ale sezonie wiecie, że ja tu jestem i ja żyję i mam się dobrze. Aha, bo ten jeszcze został. Dasz ja, radę przetrwać bez ja nas? Ja myślę, Frodo, gdzie że... jest ten kamień? No, jeszcze jedź tam. Obok takiej figury, takiego... No nie gadaj tam, head? Nie wiem. No przecież jak ja się wskrzeszę, no. Będę miał tylko... Wieczór na dojście tam. Nie. Nie, no to przeczekaj. No jesteś już. Już jesteś. Na dole, nie na dole. A. Ale... Na dole! To ja przeczekam, bo no nie Ale ma sensu. Pytanie, no jeżeli nie ma tam tego jeleniocyklopa, to przeżyjemy. Nie, no a jeżeli on tam chodzi wciąż, no to będzie dramat. Ja popatrzę na mapce, czy nie poznikały rzeczy. Co tu jest taka za czaszka tam obok? No pewnie tam zginąłeś, nie? Przed twój trupek. Nie, nie o to chodzi, Słuchaj, taka inna, taka czerwona w obozie, zobacz. Taka a, no czerwona. To czyli, że boss pewnie. Wskrzeszasz się, czy nie? Ja jeszcze się nie wskrzeszam, ja muszę poczekać na następny dzień, bo to nie ma sensu. Jezu. Naprawdę? Tak długo? Jak się teraz wskrzeszę, ja nie zdążę tam dobiec. Zdążysz, to jest blisko, tylko chodzi no. o to, że jeleń jest. Pewnie, tam że jest. Zdążysz. To mam teraz. Że zdążysz. Ja idę, bo to szkoda ja czasu. A to mogłeś, Frodo, tam jeszcze raz? W tym samym miejscu? A nie, poszedłem do innego, do tego drugiego poszedłem. Ale to z tego drugiego to ty nie wiem, czy zdążysz. Gdzie ty jesteś? Nie. No to masz kawałek, Locker ma bliżej. Ale też mam kawałek przecież. Ale ja nie mam żadnej czaszki, rzeczy. Ja nie widzę tego. Bo może ty go nie spotkałeś. Zdążę. No co wy mi tutaj już od razu źle mnie wprowadzacie. Ja nie, dawaj. No, mogę wprowadzić. Nie zdążyć? On tam jest, czy nie? Jest jeszcze gdzieś jakiś kamyk? Nie. O, marznę jeszcze dodatek. Ja no, też. Dlatego to jest za daleko, no. Ja też, Jestem ja nie... Jestem mistrzem jest. W tym. Ale które było które? Co które było Ciekawe, które? Czy dojdę. Locker, ty nie patrz, nie które dojdę. Było które, tylko jak najszybciej zapalaj ognisko, żebyś nie zmarzł. Ciekawe, czy zapalaj czym zapalę. Ognisko. Aha, no tak, bo przecież on się też wskrzesił. Ja no tak, ale tam są jakieś rzeczy. Przecież rzeczy są tam. A ty jesteś w obozie? Nie jesteś jeszcze w obozie. Nie, ale Locker ja nic już... nie ma... Nie wiem. Puszczaj to do jasnej cholery. Minus 20 stopni, czy ja zdążę? Aha, kamień, który nie jest nagrzany. Zginę, bo ja nie mam nic. Zamarznę. Gdzie jest ten nasz obóz? Ale nie możesz ja podpalić ogniska? Tutaj nie ma nic. Sorry, ja padłem nie w obozie. Mam nic. Ja też. Jest! Zmarnowaliście już dwa kamienie. Ej, to tutaj był obóz? Tak, tak był obóz. Gówno z niego zostało, tak naprawdę. No ja ci mówiłem, że blisko był, a to ty nie byłeś w obozie, tylko siedziałeś gdzieś pod nim? Tak. Jezu, zamiast iść do obozu i wziąć nie cokolwiek... Nie wiedziałem, że on jest dalej. Przecież ja ci mówiłem, że tam jest blisko, to spójrz na mapę czasami. Ale i tak nic nie zrobię, bo nie ma ogniska. Aha. No i co? I teraz gdzieś jest jeszcze jakiś kamyk? Rozwanie. Ale to teraz już czekajcie na mnie, jest tam ten jeleniocyklop, którego nie ma. Nie, już go nie ma. No to nie jak ma. Go nie ma, no to przeżyjemy. I w gówna jakieś są tutaj, latają muchy, wszystko zniszczą. O, mam kamienie. Ej, ale na szczęście lodówka jest i garnek. I maszyny i tak dalej. Dobrze, maszyna to się przyda. I o, jest pełnia! Lol. Akurat tak zginąłem. Nie muszę ogniska nawet. O, grzybki pozbieram. To jest dramat. Nie grzybki nie zbieraj, tylko chodź tu do nas. No ja idę, ale to po drodze Ej, ale jedzenie my już 36 też 6 minut nagrywamy jak coś. No, ale teraz no
skończymy, jak wy jesteście umarnięci, że tak powiem. No. Chyba tak. Czemu nie? Na następny dzień już możemy skończyć. Pożegnamy się jako duchy takie. Tak. Ja jestem z pięknymi włosami na żel, czyli tak jak dobra, realu. A powiecie mi, czy zostały... Zobacz, jakie ładne mam wąsiki. Gruczoły, słyszycie ale mnie? Masz możecie mi odpowiedzieć. Tak. Co mówisz? Jakie gruczoły? Potowe? Nie. Te od pająków. Aha, myślałem, że to na dole. A my możemy zobaczyć skrzynkę? Nie, nic no nie chyba możemy nie. Skrzynkę zobaczyć. Skrzynkę. Ale widzicie chyba, co tam jest. A to nie rozwalił skrzynek? Nie, nic nie zrobił. A, no to git, ja myślałem, że on rozwalił te skrzynki. No przecież powiedziałem ci, że skrzynki też stoją. Nie, to tylko maszyny i że lodówka i ten. Ej, ale przynajmniej garnek. Na nie mnie stoją, zimno. Garnki stoją, no to maszyny jesteśmy stoją. Uratowani, co wy tam pieprzycie? Ale nie ma namiotu. Dobra, namiot mi nie jest potrzebny. I nie ma tych takich, co tam melonów, żeś tutaj jakieś melony wsadził. Farm. No, wszystko rozwalam, tylko gówno zostały. I to tak dosłownie. Dobra, ale jeszcze musicie chwilę poczekać, bo ja po drodze muszę ściąć drewno, bo nie mam już ogniska. Ale muszę chociaż postawić tam to takie duże, nie? Te kamienne postawię. No, bo tutaj no rozwalił to. Dobra, to jeszcze jeden dzień i po tym skończymy, ja was wskrzeszę i wszyscy razem ładnie zakończymy. To już będzie chyba 50 minut, albo jeszcze więcej. No, ale chyba będzie lepiej, jak was wskrzeszę, nie? Nie, mi tam może być, nawet tak możesz kończyć. A on gdzieś poszedł, czy on po prostu gdzieś jakoś, nie wiem, znika? No właśnie, nie wiem, bo on może gdzieś tam być w okolicy wciąż. Ja się rozglądam, ale go nie widzę tutaj. Ale żebyś go nie ściągnął do obozu, to może lepiej się nie wyglądajcie. Jako duch? Co wy? No nie wiem, można też nawiedzać jako duch różne rzeczy. Nie, nie ma go, bo widziałem taką czaszkę czerwoną, taką dziwną. A widzisz ją gdzieś teraz na mapie? Już nie widzę, ona była obok naszego obozu wtedy, jak zginąłem. Okej. Okay. A teraz już jej nie ma. Pewnie już ale nigdzie, jak oddalisz mapkę, to nigdzie nie widzisz? Nigdzie już jej nie ma kompletnie. Ona była taka jakby, jak takie rogi miała i dookoła była taka fest czerwona. No okej, czyli to na pewno był ten boss. Tak. Takie lagi mam. Dobra, jako muszę zrobić... No. Muszę zrobić ognisko, jak najszybciej. Nie no, epicki odcinek, ja tutaj też nic nie robię. A Frodo jeszcze... i ja mamy świetną perspektywę. To czego ja nie mam? Ja to mam dopiero. Ja nie mam tej... trawy. Jest jakaś trawa w tych skrzynkach? Mam nadzieję, że tak, bo jak nie, to jesteśmy w dupie. Ja nie wiem. Nie... A nie, rozwalił te twoje melony całe. Tam no to już słyszałem. Słyszę coś. Słyszę coś. Co to? Co? Co to za odgłosy? To chyba psy. Nie no, to nie gadajcie. To nie są te haudy, handy, czy jak one się nazywają? O nie, to już jest dead. Ja tego nie przeżyję sam. Chyba, że Abby mi pomoże, ja nie wiem. Ile ja mam 24% zbroi. Cześć, jesteśmy Święta Trójca. Torgus, idź tutaj na chwilę na dół, tam jest zbroja na 100%. Czekajcie. Cześć, Abby. Tam jest moja zbroja na 100%. Lodowy już jest tu u mnie, nie? Spokojnie. O kurde. Abby, błagam. Czy Abby da radę, czy nie? Przysłonimy go, przysłoń go, żeby go nie było widać. A nie możecie spacją? Nie, to jest plus 18. My nie wchodzimy. Nie patrzcie, co się... Jezu, jak my to przeżyjemy, to będzie cud. Dlaczego haundy tak często przychodzą? Ej, ale orki. Ognisty! Oh, ognisty jeszcze przyszedł, super. Jak nam spali te rzeczy, odsuńcie się! Aha. Ale one nas nie ten. Abby one zginęła. Tylko do ciebie lecą, zobacz. Abby zginęła, zginiemy. Ja nie przeżyję tego. Oh, nie spróbuj. Torgus, walcz. Ja mam 2 HP. Mam 2 HP. Ej, tylko teraz będzie miał muszę uwiecznić tą śmierć. Mam 2 HP! Mam laga przez to. Ja weźcie te duchy od... specjalnie mam ale laga, możecie ze mną... w tym momencie. Możecie te duchy ode mnie wziąć. Ale jak? No nawiedzać je! Nie można. Co nie można jak można? Oczywiście, że można, wielokrotnie to widziałem na odcinkach. Nie chcesz zobaczyć to większą perspektywę, to może przecież ja już mówię to trzeci raz, że można nawiedzać jako duchem, jak się jest duchem jakiejś... Tak, ale jak one latają, to ja nie zdążę dobiec nawet. Dobra, biorę je na bagna, mam 2 HP, jak ja to przeżyję, to będzie po prostu zagranie roku. Frodo, możesz sobie oddalić scrollem i wtedy widzisz trochę więcej. Dobrze, mam już to. Bo wiesz, wtedy możesz uwierzyć. Patrz, nie mogę go nawiedzić, jak ja mam go nawiedzić? Spacją? Faktycznie, giną jakoś. A nie, to macki. Pokaż, no to te. To macki. O, jeszcze drzewiec tutaj. Jak to drzewiec? Stacją? No, jak już drzewiec? Nie wiem, on coś robi tak. Jeszcze tylko 2 mnie gonią, nie? Tylko 2 mnie gonią. Ja nie wiem, my się tu bawimy. Weźcie coś, zróbcie z tymi 2. No próbujemy. Aha, bo nie to, nie ten.
A nie, on się bawi teraz z drzew. Jeden już mnie tylko goni, zróbcie coś z nim, błagam. Czy ja tego chcę nawiedzić? Bo ja zginę z... w sensie, ja mam 10 stopni już tylko, weźcie go, od. Czekaj, ja spróbuję. Pieprzy. On poszedł, stoi w miejscu. Patrz, idzie ten następny teraz. Dobra. Nawiedziłem go, nawiedziłem uciekłem, go. Uciekłem. Dobra, zrobił się lodowy. Teraz jeszcze ten lodowy został, lodowy został. I coś został. Tu się podjarało. Mięso w ogóle. Wiecie, no. Że ja to przeżyłem, wracam do obozu. O, zginął. No, zginął. Ja już myślałem, że to dobra, idziemy za nim. Podpal to kuziwa, ja mam 2 HP. Dobrze, jak tam dojdziesz, to następny dzień już kończymy, bo to już 40 minut. Dobra, ale ja nie wiem, czy nie skończy się na tym, wiecie? Moje tutaj... Moja tutaj przygoda. A zabijmy się. Nie no, żartuję. Znaczy, my już zginęliśmy, ale... Jezu, 2 HP, nie, no nie wierzę w to po prostu. Mam teraz już 12, co prawda, ale zaraz cieplej sani... Padnę na saniki. No jest już troszkę cieplej. Ja mam 35 stopni, więc nie narzekam. Nawet nie wiem, jest Abi moja. Ciebie, super. Cieplej ci? Nagrzej go ciepłotą ciała, a nie, już nie masz ciała. Z tym gorący duch. Boże, tu nic nie ma. Wsiąknij w niego. Ja nie wiem, jesteśmy w dupie, a ja się go nawiedzę. Ja nie wiem. Dobra. Wszędzie gówno. Nie, no jeszcze! O, dzień dobry. Ale jakim cudem, no! Nie mogę ich. Ja może też się nie mogę. Nie wiem. To jest jakieś nierealne, przecież one nie powinny już mnie gonić. No, ja nie wiem, co to ma być. Nie, pewnie musisz je zabić wszystkie. Nie, można ich się pozbyć w ten sposób, że... Torkus, ale my tak będziemy w nieskończoność. Nie, no jak to zginę zaraz, prędzej czy później. Jak zginiesz, to... No tak skończymy jako duchy. Jakbym jakąś zbroję miał, to jeszcze, może, jakimś The cudem. Walking Dead. Gdzie tu jest zbroja jakaś? Ktoś tu ma? Fuck. Ja mam nie daję to nawiedzanie. 3% zbroi wziąłem żałosne. Tam jest 100%. No dobrze, ale wziąłem akurat... Tutaj akurat, tam gdzie ja stoję, możesz sobie zabrać. Ten w ogóle ucieka, jeden jest ognisty, nie? Zginąłem. I lodowy. Serio? O. Okej, okay, dobra, teraz czas na moje podsumowanie. Czekajcie, jeszcze, nie, jeszcze nic nie ma. Kolejny sezon. Jeszcze nic nie ma pewnego, bo ja zdążę dobiec do Kamienia Wskrzeszenia. A ja się tu żegnam. No ale to już chyba może w następnym odcinku, co? No ale teraz, tutaj. Ale teraz tu. Nie przerwiemy, jak już jest odliczanie do nowego jest. Świata. Wiem. Okej, okay, dziękujemy, mi się gra bardzo podobała. Do zobaczenia w kolejnym sezonie. Do widzenia i cześć. Czekajcie, gdzie jest ten przetrwaliśmy 29 dni, jesteśmy 32. Po prostu 32. 29 ja mam. No bo cię wywaliło. A czemu ja mam momentach? Przetrwał 29? Ja mam 30, ale dobra. Dni wszyscy nie żyją to 32. Czekajcie, gdzie jest to ten kamień wskrzeszenia? Przepraszam, 32. Ale co ty będziesz się teraz wskrzeszać? Nie, ja chcę zobaczyć, czy zdążę... Nie, pewnie nie. Bo jeszcze 68 sekund. Zdążysz. Dobra, i ale, zakończymy. Ale chodzi o to, że jak ja się teraz skrzeszę, to jest noc. No, to zginę. To dawaj, będzie śmieszniej. Jakie zakończenie. No, ale poczekajcie, poczekam tak do 10 sekund, nie? Okej. Okay. Może będą tu gdzieś te świetliki, jak Frodo kiedyś tak biegał pomiędzy świetlikami. Nie, nie ma. Nie, zimą nie ma, zimą nie ma. Nie ma? Chyba Frodo to się nauczy. Nie ma, nie ma. Frodo się to fakt, tak w życiu też tak. Loker, to przez ciebie zmieniliśmy dzisiaj, bo chciałeś nagrywać dzisiaj Don Jeszcze Starla. Schwalił na niego. Ktoś musi być winny. To, że ja powiedziałem od razu, że to już będzie ostatni odcinek, to nie znaczy, że... A to nie znaczy, że ty musiałeś zginąć. Ale chodzi o to, że... To twoja wina, bo ty zginąłeś ostatni. Nie, że... Ty to się dałeś wina, zabić. On pierwszy. Daliście się zabić jelenia cyklopowa. A to wasza wina. Nie, mogliście go od razu brać na bagna. No tak, kurde. Wszyscy by żyli, byśmy zabili Houndy była i tyle. Noc. I żylibyśmy długo i szczęśliwie. Ale widzicie, Torgus, jaki to pech? Kamień wskrzeszenia szybko. Wiem, gdyby nie te Houndy, to byśmy to jeszcze mogli przeżyć, no. Świećcie mi tu, ej, świećcie mi! Ej! Dobrzemy to! Ej, no nie rób mu tego. Nie wierzę Dobra, w to. Chcecie wiedzieć... Ale to ma być ostatni Chcecie odcinek. Wiedzieć, co będzie w następnym odcinku, to po prostu musicie oglądać. Tak, jeżeli coś, to najwyżej w następnym odcinku od razu zaczniemy sezon drugi. Nie. Trzeba miniatury i wszystko. Ej, ale czekajcie, to jest dobry mek, że możecie mi tak pomóc.
Ej, może go choć doprowadzimy go do tego. Ale nie, jest mi zimno, zginiemy tak czy siak, bo jest mi zimno. Ale możecie mi prowadzić, chodźcie, idziemy do obozu. Tylko tak powoli, no, chodźcie. Dawaj. Zginę, tak czy siak. Jezu, co tu się dzieje? Nie uciekaj nam. No. Do góry! Mamy do nadzieję, góry. Że wam się pierwszy sezon bardzo podobał. Tak, zapraszam do lajkowania. Tor, tak, Torkus był ze mną i tak, nie, znaczy zaraz już go nie będzie tutaj, ale... No, idziemy, jeszcze mam 15 HP! To się nazywa współpraca. Tak, jeszcze 10, chyba się nie uda. 6, 5, 4, 3, minus 18 stopni. Wow, i akurat dzień zginę. Ulana. Dobra, już koniec, już mam dość tego serwera. Dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego, cześć. Ale zaraz ja chcę coś jeszcze powiedzieć. No już skończmy tą męczarnię, cześć, trzymajcie się, pa. Pa.